też się o to pytam i nawet kolekcjonuję takie książki, które dotyczą tej epoki, tego okresu i takie mam niezdrowe hobby, że sprawdzam w indeksie i upewniam się, że na pewno tam nie ma nazwy własnej Gierszwałd i potem wertuję i upewniam się, że rok 1877 nie jest w ogóle wyodrębniony jako data. Tak jest w większości polskich książek do historii tego okresu. Sama wojna Moskali z Turkami w Bułgarii, ta wojna pojawia się na marginesie świadomości historycznej w pierwszym rozdziale Lalki. Stach Wokulski wraca z tej wojny. Właśnie dorobił się na dostawach dla wojska ze swoim przyjacielem Suzinem. I tyle wiemy o tej wojnie, a nawet sam Stach Wokulski, ani subjekt rzecki, ani nawet sam realnie istniejący Aleksander Głowacki, Bolesław Prus, chociaż tak przenikliwy, chociaż tak mądry analityk, wydarzeń, zjawisk o charakterze politycznym. Jak nam tego dowody dał na przykład w Faraonie, w którym mamy stałe warianty gry politycznej, tak pasjonująco zarysowane, ale nawet sam Prus nie widzi żadnego związku tej wojny w Bułgarii ze sprawą polską. W polskiej historiografii się pojawia ta sprawa rządu narodowego i konspiracji przedpowstańczej w roku 1876 i 7 pojawia się w dwudziestoleciu międzywojennym, pojawiają się książki, w których to nawet jest dość szczegółowo opisane, monografia księcia Adama Sapiechy autorstwa Kieniewicza i tam jest ta suma 10 tysięcy funtów sterlingów na rozpętanie, na poczet rozpętania tego powstania, ale po wojnie II światowej nikt tego nie drąży. Nawet sam Kieniewicz. I doszliśmy do tego, że pewien bardzo zasłużony profesor krakowski, który jest takim wzorcem metra patriotycznego dla żyjącego pokolenia. I ten profesor wzmiankuje tę sprawę rządu narodowego w Wiedniu, ale tylko po to, żeby skonstatować, że wielka szkoda, że to się nie udało. Że mogło być takie piękne powstanie, ale psiakoś nie wyszło. Więc tak to jest. A sam Gierszwałd pozostaje, tak jak i w mojej świadomości przez poprzednich 50 lat mojego życia i połowę z tego życia, w którym się zajmowałem jako dokumentalista polską historią, no to Gierszwałd pozostaje nawet nie gdzieś za horyzontem, ale po prostu na innej planecie. Gdzieś na Księżycu jest Gierszwałd. Dlaczego? Dlatego, że dla polskiej inteligencji i wówczas, w czasach Prusa i Orzeszkowej i dzisiaj, obawiam się, dla polskiej inteligencji wszystko, co katolickie, to jest taka olimpiada dla niepełnosprawnych. I tego w ogóle nie ma obowiązku relacjonować i się do tego odnosić, a nawet to by było jakoś nienaukowe. My tu piszemy o prawdziwej polityce, właśnie o powstaniach, o wojnach. Tutaj tę politykę robimy i nią żyjemy. A to, że tam jacyś ludkowie jadą do tego Gierszwałdu, to jest niewyjściowe. To jest... Kto by o tym pisał, kto by to wiązał z tym głównym nurtem historii narodowej, to nawet nie trzeba na to Kulturkampfu i Komuny Sowieckiej, żeby to wypychać gdzieś poza pole świadomości, właśnie dlatego, że polska inteligencja, nawet ta katolicka, między nami mówiąc, zmodernizowana jest wewnętrznie już przyzwyczajona do tego, że sprawy katolickie to nie są sprawy poważne. To jest margines. To jest jakaś
jakiś inny tor, prawda? Właśnie olimpiada dla niepełnosprawnych. No i pewnie dlatego i wyrażam nadzieję, że te 3 lata, jakie nas dzielą od okrągłej 150. rocznicy Giedrzwałdu, że my wykorzystamy wszyscy razem z osobna i w porozumieniu, wykorzystamy do tego, żeby się ten bilans zmienił na korzyść Giedrzwałdu, czyli w moim przekonaniu na korzyść sprawy polskiej i sprawy katolickiej w Polsce, bo myślę, że bez powrotu do Giedrzwałdu nie ma mowy o podniesieniu sprawy polskiej z tego rowu, w którym w tej chwili leży. I nie mam żadnego panaceum, remedium, asa w rękawie, ale sądzę, że skoro 150 lat temu, 147 ściśle, skoro w Giedrzwałdzie dokonało się pierwsze wielkie zjednoczenie, prawdziwe zjednoczenie narodu polskiego ponad granicami zaborów, ba, nawet i z emigracji, nawet i ze Stanów Zjednoczonych zdążyli dotrzeć Polacy jeszcze przed końcem objawień, czyli bez Facebooka i Twittera dowiedzieli się o tym, odczuli wolę Bożą, zorganizowali się, wsiedli na jakiś statek, kupili bilety, bo darmo nikt nie woził, i przyjechali i dotarli do Giedrzwałdu, mimo tych wszystkich trudności komunikacyjnych. I rzeczywiście tak było, jak o tym mówi ksiądz profesor Bielawny. Naród polski był już na takim dnie upadku, że nie wszyscy zdawali sobie sprawę z tego, że są narodem. Nie wszyscy, którzy przybywali do Giedrzwałdu, mieli wcześniej świadomość, że być Polakiem to jest coś więcej niż tylko być tutejszym, mówiącym językiem odmiennym od języka urzędnika czy nawet księdza, tak, niemieckiego czy popa rosyjskiego. I wyjeżdżali z Giedrzwałdu wyposażeni w tę świadomość, że są dziećmi narodu o tysiącletniej tradycji pisanej politycznej, że Polska miała królów, a więc może będzie ich jeszcze miała, to z Giedrzwałdu to poszło. I kiedy ksiądz profesor Bielawny napisał już chyba z 5 lat temu, ale już po tym naszym pierwszym spotkaniu napisał tę książkę, która, jak widzę, tu jest dostępna razem z innymi książkami, także najnowszą księdza profesora Bielawnego, napisał tę książkę Niepodległość wyszła z Giedrzwałdu, no to ja się pod tym podpisuję obiema dłońmi. Tak sądzę. Sądzę, że to jest bardzo realistyczny osąd sytuacji. Jeszcze tak, żeby to przybić gwóźdź młotkiem, uważam, że wszyscy później politycznie robiący w sprawie polskiej i Piłsudski z Dmowskim, i Ignacy Paderewski, że wszyscy przyszli na gotowe, w tym sensie, że przyszli na grunt przeorany przez Giedrzwałd, że bez Giedrzwałdu nie byłoby komu, z kim i dla kogo robić niepodległości, także w tym sensie dosłownym, demograficznym, bo ksiądz profesor Bielawny, czego już w filmie nie rozwijamy, ale opowiada o tej poakcji, o tych widomych efektach, efekt Giedrzwałdu. Tak? Efekt Giedrzwałdu to był cud demograficzny, to znaczy w ciągu 40 lat późniejszych Polacy podwoili swoją liczbę. Było nas plus minus 10 milionów pod 3 zaborami i na wychodźstwie i na zesłaniach w całym świecie, plus minus 10 milionów Polaków, a na wyjściu z I wojny światowej było nas 2-krotnie tyle. I dlatego był cud nad Wisłą, bo by go nie było bez armii regularnej, a nie byłoby armii regularnej, gdyby nie było administracji. A nie byłoby tej administracji, bo nie byłoby komu, dla kogo i z kim, gdyby nas było, zwyczajnie, za mało. Więc kończąc, Matka Boża nie jest pacyfistką, z czego mam nadzieję wszyscy zdają sobie sprawę. Ona tylko po prostu wie, kiedy się bić, a kiedy się nie bić.
Najkrótsza odpowiedź jest taka, że sytuacja przybrała już takie rozmiary, że żeby spacyfikować ten ruch, trzeba by wprowadzić stan wojenny i to nie tylko w Prusach Wschodnich. Trzeba by zmilitaryzować w sposób jawny to, co jest notabene de facto zmilitaryzowane w sposób ukryty już wcześniej. I to musiałoby być na obszarach no, nie tylko od Torunia do Olsztyna, ale także i od Poznania do Torunia. Toruń to jest jedyna przeprawa mostowa na południe od Tczewa. No i taki figielek jeszcze dodatkowy, jakby film fabularny o tym robić, najlepiej jakby jakiś był katolicki Netflix, to serial, prawda, z Melem Gibsonem w roli, dajmy na to, Franciszka Józefa, to by się przydało. Ale tam by można o tym opowiedzieć, że spłonął most drewniany w Toruniu z 2 na 3 lipca, jak to się mówi po świecku, całkowitym przypadkiem. I w związku z tym cały ruch pieszy i konny jest dodatkowo rzucony na świeżo wtedy pobudowany przez Niemców most kolejowy. Ale przez ten most kolejowy idzie tylko jedna nitka. W związku z tym ruch jest wahadłowy z zasady na tym moście. A tu jeszcze konie, bydło, piesi, pielgrzymi. Armagedon po prostu. Pandemonium i Armagedon. Ale dlaczego nie spacyfikowali? Dlatego, że jak pan słyszy, przysłali do Giedrzwałdu żandarmów, ale nie w sile większych jednostek, tylko pojedynczych żandarmów, a zatem nie po to, żeby ci żandarmi moderowali sytuację, ale wyłącznie po to, żeby obserwowali, co tam się dzieje. I teraz dlaczego władza pruska podjęła taką decyzję? No dlatego, że najwyraźniej w momencie, kiedy to już przybrało takie rozmiary, trzeba by ogłosić stan wojenny. A dlaczego wobec tego nie było pacyfikacji wcześniejszej? Tu jest coś, czego nie mogę w filmie opowiedzieć, bo pan mówi, że czegoś panu zabrakło, ale to było 100 minut filmu, więc proszę mieć litość nad samym sobą, jakby jeszcze dodać tutaj dodatkowy akt. Co można dodać? Rok wcześniej na rubieżach zachodnich Cesarstwa Niemiec, w miejscowości Marpingen, która jest równie nieznacząca i nieznana jak Giedrzwałd z drugiej strony, w tym Marpingen mają miejsce analogiczne zdarzenia. Piękna pani, dzieci w lesie, pielgrzymki. I w Marpingen władza pruska usiłowała spacyfikować ruch pielgrzymów i ciekawskich. I to nie przyniosło skutku. To znaczy wysłanie wojska do Marpingen nie rozwiązało sytuacji. I moja hipoteza, którą się dzielę teraz z państwem, wywołany przez pana do tablicy, ale nie próbuję tego rozwijać w filmie, bo to już byłaby taka hipoteza wyższego rzędu. To znaczy już nie fakty, na które mam jakiś papier typu wycinek z gazety, tylko moje przypuszczenie bazujące na analizie wcześniejszych przypuszczeń. Otóż to przypuszczenie jest takie, że Marpingen niejako osłoniło Giedrzwałd. To znaczy przekonawszy się o nieskuteczności lub niepełnej skuteczności pacyfikacji wojskowej, władze potraktowały, dla władz pacyfikacja wojskowa nie była opcją pierwszego wyboru. A skoro nie była opcją pierwszego wyboru, no to właśnie potrwało to parę tygodni i już tak nabrzmiała cała ta operacja, że żeby to rozwiązać, trzeba by ogłosić właśnie, że wszyscy won z pociągów, opróżnić dworce, tam i tak na dworcach ludzie koczują, na peronach. Koczują, nocują, czekają na pociągi, jedzie pociąg 100 wagonów, 2 lokomotywy, a i tak się nie mieszczą i czekają na następny. Więc
Ja dostrzegam w relacjach prasowych i szczątkowych pamiętnikarskich, dostrzegam przesłanki do tego, żeby budować taką hipotezę, że próbowano to rozładować, nie podstawiając tylu wagonów, ile byłoby potrzeba, żeby wszyscy natychmiast mogli pojechać tam, dokąd chcą, ale to też okazało się nieskuteczne. Z tym, że, proszę Państwa, to właśnie jest hipoteza drugiego i trzeciego rzędu i żeby to zweryfikować, trzeba głębiej i szerzej badać. Głębiej i szerzej niż ja byłem w stanie. Jestem przekonany, że w archiwach i Berlina, i Moskwy, i Wiednia, i Londynu, i Waszyngtonu, bo korespondencja konsulów amerykańskich z kontynentu, wszystkich zresztą kontynentów, już wtedy była naprawdę bardzo obfita. I w Watykanie. W Watykanie przypuszczam, że mamy do czynienia z sytuacją przedstawioną w finałowej sekwencji Łowców poszukiwaczy zaginionej Arki. Tak? To znaczy, że stoi gdzieś ta skrzynia, tylko trzeba podejść z łomem i ją otworzyć. Prawda? I liczę na to, że może w ciągu tych najbliższych 3 lat właśnie na bazie takiego instynktu rocznicowego, że powstaną publikacje, że jakieś jednak doktoraty zostaną napisane z tego Gierszwałdu, że gdzieś tam, no chociażby sam biały wywiad, proszę pana, kwerenda prasowa w Stanach Zjednoczonych, ale też i moja kwerenda prasowa prasy niemieckiej jest niepełna. Jest, no krótko mówiąc, no nie przewertowałem wszystkich tytułów, to co tam mi pomogły wyszukiwarki internetowe, to się znalazło i no, niech rozkwita 100 kwiatów, powiedział towarzysz Mao. Czekam na książki i filmy. Uważam, że to, co znalazłem, jest na tyle frapujące, jest na tyle zaskakujące, no bo zaskakujące jest to, że pod datą, pod którą w historiografii tej mainstreamowej nic nie ma, że pod tą datą jednak sporo się, jak się okazuje, mieści. Że te rzeczy powstaną, no i ostatecznie doczekamy też tego serialu Netflixa z Melem Gibsonem. Ja już się mogę częściowo rozliczyć z tego. Kilkanaście lat temu zrobiłem taki film Eugenika w imię postępu i tam, uwaga, pada hasło transhumanizm. W finałowej sekwencji tego filmu mowa jest o transhumanizmie, więc uważam, że to całkiem nieźle, bo kilkanaście lat temu to jeszcze nawet procedura in vitro nie weszła tak przebojem na wokandę parlamentarną i władz samorządowych, a transhumanizm nie wszyscy jeszcze wtedy byli zaznajomieni z tym terminem. Co do techniki, no to dla mnie osobiście takie było wzruszające przeczytać, że w objawieniach w Nowej Osuchowej Matka Boża mówiła właśnie o wynalazkach techniki. Przed I wojną światową mówiła, że nie jest dobrze, ponieważ wynalazków ludzie używają nie na chwałę Bożą, ale do własnych celów i to nie doprowadzi do niczego dobrego. No, Matka Boża, jak widzimy, interesuje się techniką wojskową i to jest tak, bo niektórzy sądzą, że Matka Boża z Fatimy to jest jakaś inna osoba, że ona tam w Fatimie interesuje się polityką i zna mapę polityczną, bo mówi o Rosji na przykład. A tu w Gierszwałdzie, to jest takie niewyjściowe tam, co ona tam mówi, no mniej pić, więcej się modlić, no taka księżowska mowa, prawda? Więc warto to zintegrować. Warto to zintegrować i warto sobie uświadomić, że mamy do czynienia zawsze z tą samą osobą, z tymi samymi osobami świętymi i najświętszymi. One nie są ani niezorientowane, ani nie są, ich uwaga nie jest rozproszona, nie jest oderwana od rzeczywistości, więc kiedy piękna pani pojawia się, bo najpierw się pojawia, nie od razu cokolwiek mówi, tylko pojawia się i jest widziana przez pierwszokomunijne dziewczynki z
z wioseczki, o której nikt wcześniej nie słyszał, a i dzisiaj nie wszyscy słyszeli, no to przecież ona nie szuka poklasku. Ona nie chce zgromadzić tych ludzi tam po to, żeby obserwować z osobistą satysfakcją rosnące tłumy. Nie, ona w pełni są jej znane, jest świadoma wszystkich konsekwencji. I ona, no, mówiąc pewnym skrótem, tak, zakorkowanie tej jednej, jedynej linii kolejowej do serca Prus Wschodnich jest oczywistą konsekwencją zapowiedzi: będę tu jeszcze z wami przez 2 miesiące. Co się nigdzie indziej nie zdarzało. To jest notabene, proszę państwa, warto zwrócić na to uwagę. 160 objawień. 3 miesiące letnie, tak? Od ostatnich dni czerwca do połowy września. No, nigdzie. I te dwie dziewczynki, bo były jeszcze inne osoby widzące, ale ich wiarygodność nie okazała się pełna, ale te dwie dziewczynki niezależnie od siebie za każdym razem mówią to samo. Tu naprawdę mucha nie siada. To, że to zrobili Niemcy z pruską, że tak powiem, skrupulatnością. Tak? Ksiądz proboszcz Weichsel, Wisła notabene, Niemiec, ale nasz człowiek. Tak? Dobry katolicki ksiądz. Tak? To, że on ten reżim nałożył, że natychmiast, automatycznie właśnie rozdzielenie dziewczynek, że biskup Kremenc, który się pojawia, nie bryluje tam w tłumie, on to obserwuje z okna plebanii i, jak rozumiem, stara się swoją obecnością w najmniejszy sposób nie egzaltować tłumu, nie nakręcać emocji, po to, żeby rzecz mogła być przez komisję na chłodno i precyzyjnie opisana. Więc tu opatrzność, to nie ma innych takich objawień, które byłyby dokumentowane i badane i poddane badaniu komisji biskupich i w tym lekarskiej, jak słyszeliście, kiedy objawienia jeszcze trwały. Monumentalna postać, to jest ostatni też rok życia ziemskiego papieża Piusa IX. No, chyba jednak tylko Sir Anthony Hopkins mógłby go zagrać w naszym serialu Netflixa. Niesamowity gigant wszechczasów, papież. No, rzeczywiście jest tak, że z mężów stanu tamtej epoki wyłącznie papież Pius IX mówi do Polaków jako do narodu politycznego, który ma prawo do własnego państwa. Tego nikt inny nie mówi. Papież Pius wspomina o koronie Królestwa Polskiego. Pan jest oczywiście bardzo uprzejmy, że pan mówi, że tutaj po 100 minutach projekcji, że czegoś panu zabrakło w tym filmie. Ja postaram się nadrabiać zaległości. Ja po prostu postaram się rozliczyć jakoś z tych remanentów filmowych, z tego, co do filmu nie weszło, bo jak mi się zdawało, już tam się nie mieści, w postaci jakiejś publikacji, w której po prostu byłaby literatura przedmiotu obszerniejsza niż ta, którą miałem 6 lat temu, i byłyby jakieś przypisy i cytaty z tej literatury. Postaram się to zrobić. No i bardzo jestem ciekaw, co jeszcze wyjdzie z archiwów. Bardzo państwu dziękuję za cierpliwą uwagę i ponieważ widzę, że niektórzy salwują się ucieczką, więc nie przedłużam tego i tak długiego wieczoru. Bardzo państwu dziękuję. Kłaniam się w imieniu producenta Włodzimierza Skalika.